Witamy na pokładzie kapsuły Devil, która za chwilę zostanie wyniesiona w kosmos przez rakietę Meteor-7. Odbędziemy lot na wysokość ponad 400 km. Naszym celem jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Rozejrzyj się w kabinie. Za chwilę start. Bezpiecznej podróży. Devil, tu kontrola. Rakieta jest przygotowana do startu. Kontrolę przejmuje komputer. Parametry w normie. Statek przelatuje teraz przez troposferę. To najcięższa, ale najgęstsza warstwa ziemskiej atmosfery. Zasięga około 12 km. Przekroczenie bariery dźwięku. Devil, twoja prędkość znacznie wzrosła. To dlatego, że atmosfera wokół statku jest coraz rzadsza. To stratosfera. Temperatura na zewnątrz minus 50 stopni Celsjusza. Spójrz, jak zmienia się kolor nieba. Najpierw się w jonosferze. Są tu tylko śladowe ilości powietrza. Paliwo w rakiecie nośnej na wyczerpaniu. Devil, za chwilę twoja kapsuła odłączy się od rakiety wielorazowego użytku Meteor. Kapsuła poleci dalej, siłą rozpędu. Tutaj przebiega umowna granica kosmosu, choć teoretycznie nadal jesteś w atmosferze Ziemi. To termosfera, która sięga 500 km. Spójrz na Ziemię, te białe plamy to chmury. Widać także komórki górowe. Wyładowania atmosferyczne podkreślają kierunek do. Osiągnęliśmy stan nieważkości. Spójrz na naszą atmosferę. W okolicy bieguna widać wzorze pojazdu. To wiatr słoneczny, czyli strumień cząstek emitowanych przez Słońce, który jest przeciągany przez biegun naszej planety, świeci w atmosferze. Zbliżamy się do celu naszej podróży. Oto Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, czyli ISS. Stacja powstała dzięki współpracy wielu krajów, także tych należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej. ISS składa się z wielu modułów służących do badań naukowych, śluz i węzłów czułowniczych. Spróbujemy zadokować do jednego z nich. Stabilizuję kapsułę. Uruchamiam silniki korekcyjne. Devil, mijasz teraz panele baterii słonecznych. Dzięki nim stacja ma energię elektryczną. Ich całkowita powierzchnia to... A to co? Tego obiektu nie powinno tu być. To chyba jakieś kosmiczne siły. Włączam silniki stabilizujące. Włączenie głównego silnika hamującego. Za 3, 2, 1. Już.
uznajesz ten widok, przygotuj się do lądowania. Brawo! To była prawdziwa przygoda. Nasz lot był może krótki, ale pełen emocji. Do zobaczenia. Dziękuję za wspólny lot. Symulacja zakończona. Możesz już zdjąć gogle VR.